Słyszałem bardzo przewrotną i mega śmieszną, inteligentną definicję egoizmu. Brzmi ona tak. Egoista to jest ktoś, kto myśli tylko i wyłącznie o sobie zamiast o mnie. Otóż dzisiaj pojawia się w Ewangelii obraz sługi. No, gdybyśmy chcieli tak przełożyć to wezwanie Jezusa, by być sługami dla siebie, to powiedzielibyśmy, że chodzi właśnie o taką wolność od myślenia tylko i o sobie, tylko i wyłącznie o sobie. I umiemy stworzyć taką przestrzeń uważności wobec czyichś potrzeb, tak je zauważyć i tak wyjść naprzeciw z sympatią, z pragnieniem, aby być człowiekiem przydatnym, pomocnym dla drugiego. W jakiej mierze odnajdujesz w sobie właśnie ten ruch wychodzenia poza własne tylko potrzeby, które są ważne oczywiście, ku innym, spostrzeżonym potrzebom twoich sióstr i braci?